Witam serdecznie. Dzisiejsze wideo od razu z góry zapowiadam, raczej na pewno będzie chaotyczne, być może nawet wyjątkowo chaotyczne, gdyż moją pierwotną intencją było, jest, można powiedzieć, podzielenie się z Wami moim przeżyciem, które można zakwalifikować do gatunku przeżyć z zakresu Near Death Experience. Chcę Wam opowiedzieć o tym, jak ogromne ma to dla mnie znaczenie, jak cenne było dla mnie to przeżycie. Przeżycie to poprzedziło śmierć jednej z moich świnek. Moja świnka zmarła dzisiaj. W momencie, kiedy to wideo się ukaże, to już będziemy mogli zapewne mówić, że stało się to wczoraj. I dzień wcześniej doświadczyłam czegoś, co pozbawiło mnie lęku przed śmiercią. Lęku także przede wszystkim przed śmiercią tej kochanej osóbki. Ta śmierć została mi zapowiedziana dzień wcześniej, doznałam takiego doświadczenia, które w ogóle trudno jest opisać, ale było to bardzo euforyczne przeżycie. Nagle doznałam takiej euforii, w taki wręcz entuzjastyczny sposób spojrzałam na to, że on umrze, to jest jego moment. I doznałam pewnych takich przeżyć, takich fajnych uczuć, bardzo mocno związanych też z jego osobowością. Poczułam, jak on to poczuje, tą śmierć, jaka to będzie dla niego ulga, jak on radośnie przejdzie do tego innego sposobu egzystencji, gdyż on był taką osobką, mówię o Manusku, o tej śwince, która nie tak dawno przeszła zabieg usunięcia oczka. On w ogóle chorował już od 2 lat i bardzo się to jego zdrówko od dawna już komplikowało, tam ciągle były powikłania, ale no nie chcę tutaj się za bardzo rozwodzić. W każdym razie ogólnie był taką osobką bardzo radosną, kochającą życie. Każdego dnia, w którym się czuł lepiej, od razu było widać, że tryska radością, że biega, skacze, był taki skoczny, sprawny i wystarczyło, że się lepiej czuł, to stawał się od razu taki żywotny, radosny. Emanował taką radością. I właśnie wczoraj, czyli dzień przed śmiercią, poczułam taką fajną euforię, taką lekkość życia. Lekkość życia bez tego jego ciała, które tak wiele przeszło, gdzie po prostu no, ropień gonił za ropniem i, no i co chwilę go osłabiał, pewnie go bolało i tak dalej. Tam naprawdę tych komplikacji było dużo. Walczyliśmy o jego zdrowie już przez 2 lata. Od 2 lat nie jadł samodzielnie, całe 2 lata był karmiony non-stop ręcznie, także byłam taką jego mamką non-stop, po prostu miałam go przy sobie, ciągle go karmiłam, co oczywiście wytworzyło bardzo silną więź między mną a nim, taką więź o charakterze typowo takim matczynym, bo przecież go karmiłam stale ręcznie, on ode mnie oczekiwał tego pokarmu, czyli na pewno też mnie postrzegał jako matkę. I co jest ciekawe, bo ktoś mógłby powiedzieć, że skoro świnka była poważnie chora, no to jest normalne, że ja się już spodziewałam tej śmierci. Ale nie, bo ta świnka już 2 lata była ciężko chora i przez całe te 2 lata było już wiele takich momentów, gdzie wydawało się, że już jest bliski śmierć. Już rok temu nawet doktor zalecała eutanazję, mówiła, żeby już rozważać eutanazję już rok temu. Więc to nie jest tak, że on jakoś szczególnie bardziej teraz chorował niż na przykład rok temu. A nagle wczoraj po prostu poczułam wyraźnie, że to jest jego moment, że to jest ten właściwy czas, żeby już on opuścił to ciało i poczułam taką fajną radość, tak poczułam po prostu ten stan jakby życia, egzystencji bez tego słabo funkcjonującego ciała. To mnie bardzo uspokoiło. Przestałam się o niego tak martwić. Tak wręcz w taki sposób radosny i optymistyczny zaczęłam myśleć o tej jego śmierci. I on dzisiaj zmarł. Oczywiście też ja się modliłam, żeby to była śmierć lekka, żeby się nie męczył. I oczywiście była to lekka śmierć, ponieważ zmarł będąc pod narkozą w trakcie zabiegu. Był to dosyć rutynowy zabieg, jakich to zabiegów przeszedł kilkadziesiąt przez te 2 lata, ponieważ przez to, że nie jadł samodzielnie, to co chwilę musiał mieć zęby korygowane, gdyż świnkom bardzo szybko zęby rosną, przerastają i potem no, świnka nawet mogłaby nawet nie móc ust zamknąć, więc no, jest to duży problem. Nawet po tygodniu już widać, jak bardzo te zęby już przerastają, więc przez te 2 lata tych zabiegów
za każdym razem niestety pod narkozą. Przeszedł po prostu dziesiątki razy i dzisiaj to był taki zwykły, typowy zabieg, o wiele lżejszy niż ta operacja usunięcia gałki ocznej, którą przeszedł jakiś czas temu. No niemniej wczoraj poczułam, że to jest jego moment i no i dzisiaj odszedł spokojnie, będąc pod narkozą. I to przeżycie ma dla mnie wielkie znaczenie, ponieważ ja dzisiaj przyjęłam tą informację ze spokojem. Oczywiście będę za nim tęsknić. Oczywiście jest to smutne, że odeszła ta cudowna osóbka, ale bardzo jestem wdzięczna za to przeżycie, za to, że wczoraj zostało mi to jakoś tak wyraźnie powiedziane, że to jest jego moment, to jest jego czas na to, żeby odejść, że nie ma co się martwić. Poczułam właśnie ten taki fajny stan takiej lekkości życia bez ciała i poczułam właśnie taki entuzjazm, jak fajnie jemu będzie żyć teraz bez ciała. Dlatego lekko przyjęłam. Jestem bardzo wdzięczna za to przeżycie wczorajsze. To było nagłe, ni stąd, ni zowąd uczucie euforii, które zlikwidowało ten taki stan lęku, zamartwiania się, takiej żałoby. Ja normalnie byłabym teraz w żałobie. Przecież ja się zamartwiałam. Ja się zamartwiałam o niego przez całe 2 lata. Całe 2 lata się zamartwiałam. Kiedy on umrze? Całe 2 lata już tęskniłam, że umrze. A teraz nagle jakaś ulga, spokój. I no spokój, akceptacja. Jestem wdzięczna, życzę każdej osobie, której ktoś bliski odchodzi, czy jest to osoba ludzka, czy pozaludzka. Bardzo życzę każdej osobie będącej w żałobie, czy też asystującej komuś bliskiemu, umierającemu. Właśnie takiego przeżycia, takiego uczucia ulgi, takiej wizji, niejako wizji. To nie była wizja w sensie wizualna, tylko stan. Ja przeżyłam jakiś taki fajny stan. Jest to nie do opisania, no nie da się czegoś takiego opisać. Życzę każdemu. To moje przeżycie, które można powiedzieć, że się kwalifikuje, chociaż ono nie dotyczy mnie. Ono dotyczyło osóbki mi bliskiej, która właśnie umierała. Ale ono także się kwalifikuje do kategorii przeżyć Near Death Experience, ponieważ do tej kategorii wliczamy zarówno wszelkie takie przeżycia związane ze śmiercią bliskich nam osób, jak i ze śmiercią własną. Są to przedśmiertne doznania, różne przeżycia tych przeżyć, to jest cała ogromna gama. Miliony osób na świecie tego doświadcza, mnóstwo badaczy, lekarzy, to są bardzo często lekarze, którzy często są świadkami takich różnych sytuacji, bardzo często spisują nawet takie sytuacje, kiedy jednak na przykład pacjenta uda im się reanimować, pacjent wraca i opisuje swoje przeżycia i lekarzy to zadziwia ich na przykład to, że osoba, która na przykład nie miała już żadnej aktywności fal mózgowych, nagle udaje się reanimować, ona wraca i opisuje ze szczegółami, co było robione w jej ciele, po prostu widać, że widziała szczegółowo, jakich narzędzi lekarze używali. Osoby te opowiadają, o czym lekarze rozmawiali podczas operacji, podczas gdy sama leżała i nie było żadnej aktywności fal mózgowych. I to są te zjawiska już takie, które naprawdę przekonują najbardziej zatwardziałych sceptyków. Bardzo często, tak jak mówię, są to lekarze, gdyż to oni są świadkami tych sytuacji. To oni reanimują tych pacjentów, a potem słyszą niesamowite opowieści. No i jakoś muszą dalej z tym żyć, jakoś muszą interpretować to. Tak więc bardzo często sami lekarze stają się badaczami tych zjawisk Near Death Experience, także to moje przeżycie to jest takim bardzo delikatnym, bardzo subtelnym zjawiskiem. Tutaj nie było żadnych cudów w tym wszystkim, co ja Wam opowiadam. No może tylko to, że dzień wcześniej, dzień przed śmiercią było mi to wyraźnie powiedziane, że to jest jego moment, podczas gdy zwierzątko już od 2 lat ciężko chorowało. Ale okej, no ja nie chcę tutaj kwalifikować tego jako jakiś tam kolejny cud, tylko po prostu chcę powiedzieć, że jest to cenne, było to dla mnie bardzo cenne. I tego typu przeżyć na całym świecie jest mnóstwo, jest wiele literatury na ten temat, wiele badań. Nie tylko to zjawisko jest badane, badane są także różne inne zjawiska związane z naturą świadomości człowieka.
Dlaczego dzisiaj o tym mówię i do czego zmierzam? Te zjawiska przez Kościół katolicki często są kwalifikowane jako okultyzm albo co najmniej New Age. Przecież w definicji wręcz New Age czytamy, że tam są zainteresowania czy badania zjawisk paranormalnych, a niestety Near Death Experience do takich zjawisk się zalicza. Ja osobiście bardzo bym chciała, żeby naukowcy badali te wszystkie zjawiska. Od Near Death Experience począwszy, ale także również inne zjawiska. Niech badają. Co więcej, sama fizyka kwantowa dostarcza podbudowy naukowej, a raczej można powiedzieć potencjalnego wyjaśnienia dla tych różnych zjawisk. Chociażby Nagroda Nobla z tego roku, o której tak dużo się mówi w całym internecie, być może spotkaliście się na licznych kanałach, tytuły, rzeczywistość wcale nie jest realna i tego dowodzą laureaci tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. Jest mowa o zjawisku splątania. To nie jest w ogóle świeża koncepcja, jest to zjawisko badane od dawna. No niemniej tegoroczna Nagroda Nobla dotyczy badań nad tym zjawiskiem. Ja może dzisiaj nie będę za bardzo się rozwodzić nad tym, ale owszem, można powiedzieć, że to zjawisko może być naukowym wyjaśnieniem chociażby zjawiska telepatii, percepcji pozazmysłowej, jak również wpływu naszej świadomości na obiekty, na odległość. Żeby było jasne, ja oczywiście nie twierdzę, że Nagroda Nobla z fizyki dotyczy badań nad telepatią. Absolutnie nie. Co jedynie to zjawisko, które zostało zbadane i opisane, ale wcześniej także już było badane, jest już znane w zasadzie nam od dawna, może wyjaśniać, dlaczego telepatia i inne tego typu zjawiska w ogóle mają sens i mają rację bytu i dają się uzasadnić w sposób naukowy. Ja oczywiście zamierzam na tym kanale zajmować się fizyką kwantową, jest to moja pasja, więc oczywiście rozszerzę ten temat w zupełnie odrębnym odcinku. Dzisiaj zupełnie nie o tym chcę mówić. Chcę mówić tylko o tym, że te różne zjawiska są znane ludziom. Ludzie tego doświadczają. Nauka bada to. Są badania i nad świadomością, i nad właśnie tymi zjawiskami tak zwanymi paranormalnymi, które być może wcale nie są takie paranormalne, być może są całkiem normalne. Fizyka kwantowa daje bardzo solidne wyjaśnienie, dlaczego te zjawiska wcale właśnie nie są paranormalne, tylko paradoksalnie mogą być jak najbardziej całkiem normalne i uzasadnione. Ludzie na całym świecie doświadczają tego, jest to dla nich cenne. Bardzo często wyzwala ich to z lęku przed śmiercią, co ja osobiście uważam za największe cierpienie człowieka dostępne na tej ziemi. Osobiście też uważam, że te zjawiska, z racji tego, że na pewno, jestem tego pewna, że były one udziałem ludzkości od zarania, że od zawsze ludzie doświadczali tych różnych zjawisk, byli świadkiem różnych niewytłumaczalnych rzeczy. Myślę, że również i w czasach prehistorycznych zdarzały się osoby, które budziły się ze śmierci klinicznej i coś tam opowiadały, czy osoby też doświadczały tych zjawisk Near Death Experience. Zawsze ludzie czegoś tam doświadczali. I uważam, że te zjawiska leżą u podłoża religijności jako takiej i religii różnych przeróżnych wierzeń ludowych, ludycznych, kultów. I to jest okej, to jest okej. Ja to rozumiem, że jakiś człowiek prymitywny sprzed tysięcy lat czegoś doświadczył i potem próbuje sobie to jakoś zinterpretować, jakoś sobie to wyjaśnić. Więc oni sobie budowali jakieś wytłumaczenie. Mogli nadawać imiona jakimś tam postaciom duchowym, które być może komuś się pojawiły. Bo oczywiście, że budowali sobie jakąś doktrynę, nadawali imiona, interpretowali to, czego doświadczyli, co ich przerastało, czego nie pojmowali, a chcieli to rozumieć. Więc oczywiście, że próbowali to interpretować. Więc mamy te różne wierzenia. Wiara w życie pozagrobowe, w duchy jest uniwersalna. We wszystkich kulturach, we wszystkich, można powiedzieć, czasach wiemy, że już ludzie zupełnie prehistoryczni, sprzed nawet setek tysięcy lat, już odprawiali jakieś rytuały za zmarłych, czyli oczywiście, że wierzyli w życie pozagrobowe.
I moim zdaniem nie ma w tym nic złego, że człowiek, który nie rozumie jakiegoś niesamowitego przeżycia, nie rozumie otaczającego rzeczywistości, jednak próbuje ją jakoś interpretować. Natomiast zaczynam widzieć wielkie zło w religii dominującej, która te inne kulty, te inne ludowe wyjaśnienia tych różnych zjawisk, które są udziałem ludzi, normalnych, zwyczajnych ludzi, zaczyna te inne interpretacje nazywać pogańskimi. Albo co gorzej, okultystycznymi. Albo co jeszcze gorzej, satanistycznymi, lucyferiańskimi i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest normalne, to, że człowiek interpretuje rzeczywistość i ma prawo się mylić w swojej interpretacji, nagle jest potępiane. Odczytam fragment komentarza pod moim ostatnim wideo na temat weganizmu, New Age, okultyzmu i próby powiązania tych przedziwnych pojęć ze sobą. Czytamy: New Age, który moim zdaniem niesłusznie jest związany z weganizmem, ale ja do tego jeszcze wrócę w kolejnych odcinkach, gdyż zamierzam trochę więcej uwagi poświęcić zjawisku New Age, niszczy chrześcijaństwo i moralność. Dlaczego niszczy moralność? Zobaczcie, pierwszy zarzut, czyli już jest ostrzeżenie, trzymaj się z daleka od New Age, czyli na przykład interpretacji zjawisk, badań w ogóle zjawisk takich jak Near Death Experience, które tak naprawdę mogą Ciebie uwolnić od lęku przed śmiercią i tak dalej, ponieważ jest to niemoralne. Jak to jest niemoralne? Jak wiedza sama w sobie, badanie samo w sobie miałoby być niemoralne? Gdyby chrześcijanie znali naukę Kościoła i Pisma Świętego, walczyliby przeciwko New Age. Zobaczcie, już jest napuszczanie, próba napuszczania ludzi przeciwko New Age. A dlaczego zajmujemy się teraz New Age? No właśnie dlatego, że opowiadam Wam o Near Death Experience, o tym, jak bardzo jest to dla mnie cenne, a ktoś próbuje napuszczać przeciwko New Age, z którym na pewno ta osoba powiąże to moje przeżycie. Zacznę Wam opowiadać o moim przeżyciu, ta osoba powie, że ja jestem New Age, a z New Age trzeba walczyć. Już jest napuszczanie, tak? Zamiast lgnąć do reguł tej nowej religii. Ten stos herezji wywodzi się z pogańskich religii. No właśnie, podział religii na pogańskie i tą jedyną słuszną, właściwą. Moim zdaniem wszystkie religie są na równi kłamliwe, ponieważ wszystkie twierdzą o wiele za dużo, są nadinterpretacją rzeczywistości. Więc moim zdaniem chrześcijaństwo jest równie pogańskie jak każda inna religia. Jest to przekrzywiony obraz rzeczywistości, jest to nadinterpretacja, ale tutaj jest podział. Jedyna słuszna religia i pogańskie religie, tutaj ta osoba wymienia hinduizm i buddyzm. Następnie, miejmy się na baczności przed New Age. Zobaczcie, jakie mocne słowa. Miejmy się na baczności. Przecież każdy człowiek, który w sposób naturalny zazna chociażby tego zjawiska Near Death Experience, a podobno jakieś tam chyba bodaj 10% ludzi zaznaje tych zjawisk, bardzo często właśnie też ich bliscy, tak więc są to zjawiska absolutnie powszechne. Miliony ludzi na świecie ma takie doświadczenia, ale tutaj miejmy się na baczności przed New Age z jej wielotwarzowością. No właśnie, ale skąd ta wielotwarzowość? Czy nie z tego powodu, że ktoś próbuje wrzucać do jednego wora, to co ja mówiłam w ostatnim wideo, bardzo różne osoby o skrajnie sprzecznych, odmiennych poglądach. Zobaczcie, tutaj ta osoba wrzuca do tego wora praktyki relaksacyjne. Sorry, to tym zajmują się psycholodzy. Mój syn, który, jak wiecie, jest autystyczny, więc lekko autystyczny. Chodzi na różne terapie, jak najbardziej podczas terapii stosowane są różne praktyki relaksacyjne przez psychologów. Jest to stosowane przez współczesną psychologię, no ale tu już mamy, że to jest New Age, czyli możecie nazwać mojego syna satanistą, ponieważ chodzi na terapie, na których są stosowane praktyki relaksacyjne, które są powszechnie stosowane i zalecane przez współczesnych psychologów, praktycznie chyba wszystkich. Chyba nie ma psychologa, który by się nie podpisał pod praktykami relaksacyjnymi, medytacjami transcendentalnymi, astrologią. Zobaczcie, astrologia, co ma astrologia do relaksacji? Nic, prawda?
Medycyna alternatywna. Znowu, co ma medycyna alternatywna? Z kolei do astrologii. Ktoś może sobie stosować na przykład ziółka w różnych dolegliwościach. Okej, okay, tutaj mamy spirytualizm obok medycyny alternatywnej. Telepatia. O telepatii ja zrobię także odrębny odcinek, w którym się podzielę po prostu moimi własnymi doświadczeniami z tego zakresu, ponieważ akurat mam bogate doświadczenia i w moim przypadku telepatia wielokrotnie uratowała życie. Czy to moje, czy to mojego syna, opowiem Wam o tym, ale od razu zaznaczając, że to są moje indywidualne przeżycia, moje jako jednostki. I bardzo proszę nie wiązać tego z weganizmem, ponieważ ja się intuicją zainteresowałam, znaczy nie tyle się zainteresowałam, co zauważyłam, że to po prostu działa. I kiedy to się stało? Jakieś 30 lat temu. Weganką jestem od 3 lat. Natomiast 30 lat temu, kiedy, nie, nawet ponad 30 lat temu, kiedy po raz pierwszy zauważyłam, że kiedy zdarzyła mi się krzywda, i weszłam w bardzo niebezpieczną sytuację, zagrażającą mojemu życiu, to ja byłam ostrzeżona przed tą sytuacją. Ja wiedziałam, miałam bardzo wyraźne przeczucie i bardzo wyraźne ostrzeżenie. Mój głos wewnętrzny, czy nie wiem skąd to się brało, bardzo wyraźnie mówił mi: nie idź tędy, nie idź tędy, jest to niebezpieczne. Czułam to, wiedziałam, a ja to zracjonalizowałam. Stwierdziłam, no niby dlaczego mam nie iść tędy? No co, no zwykła ulica, jak ulica. Zracjonalizowałam przeczucie i stała mi się krzywda. I od tamtej pory zaczęłam słuchać głosu intuicji i zaczęłam przede wszystkim zwracać na nią uwagę. Bo być może wiele osób nie doświadcza tego, bo po prostu nie zwraca na to uwagi. Ale dzisiaj nawet nie chcę o tym opowiadać, bo ja naprawdę opowiem o tym w zupełnie innym odcinku. Ja w ogóle nie namawiam nikogo do tego, aby rozwijał w sobie intuicję. To będzie tylko i wyłącznie moja własna, indywidualna, jednostkowa historia. Podzielę się swoimi przeżyciami. Możecie mi wierzyć lub nie. Jest mi wszystko jedno. Nie namawiam. Po prostu będzie to moje osobiste świadectwo. Będzie to związane z tym, że widzę, że telepatia jest potępiana. Tutaj jest potępiona przez tą osobę. Telepatia jest tu powiązana z jakimś, nie wiem, satanizmem czy Bóg wie czym. Na pewno z New Age widzę, że jest powiązana. Podczas gdy ja po raz pierwszy, kiedy zauważyłam, że mam tą intuicję, że to są prawdziwe przeczucia, kiedy tego doświadczyłam, ja nie miałam pojęcia o żadnym istnieniu New Age. Ja praktycznie nawet do ostatniego odcinka się w ogóle nawet nie interesowałam żadnym New Age, aczkolwiek kiedy zaczęłam o tym czytać, zobaczyłam, że faktycznie tam w ramach tego ruchu New Age, faktycznie jest tam paru myślicieli, których myśli, powiedzmy, znam ich, powiedzmy, filozofię i otarłam się o ten sposób myślenia. Tam mamy też jednego z najwybitniejszych fizyków kwantowych, a ja jak najbardziej interesuję się fizyką kwantową, więc no owszem, widzę pewne takie punkty styczne, ale też bardzo dużo rozbieżności, bardzo wiele z tych idei nie akceptuję, więc dlatego, że tutaj została ta telepatia wymieniona, jest próba potępienia telepatii, dlatego ja Wam z przyjemnością opowiem, w jaki sposób telepatia uratowała życie chociażby mojemu synowi. Tu mamy ponadzmysłową percepcję, okej, okay. No tak, to myślę, że bardzo dobrze, ja się cieszę, że nauka się zajmuje i bada te zjawiska, świetnie. Chińska gimnastyka to jest też New Age, tak, i satanizm przy okazji, bo ta osoba w innym przypadku, w innych komentarzach oczywiście nazywa New Age jednocześnie satanizmem i lucyferianizmem. Mamy wegetarianizm, yoga, magnetyzm, reinkarnacja i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jest to potępiane. Ja akurat tutaj użyłam przypadkowego komentarza, ale wiemy, że to nie jest jednostkowa opinia, ponieważ nawet przed chwilą sprawdzałam nawet, co się wyświetli na hasło okultyzm. Oczywiście natychmiast wyskakują nam katolickie kanały i to najbardziej katolicy przestrzegają przed... no właśnie, jak oni to wyjaśniają? Oni przestrzegają przed praktykami duchowymi, przed samorozwojem, przed zainteresowaniem samorozwojem, przed oczywiście innymi religiami, religiami pogańskimi i tak dalej. Moim zdaniem
jest to próba zawłaszczenia duchowości jako takiej przez jedną organizację. Moim zdaniem ja bym to zakwalifikowała jako ciężkie nadużycie, ciężkie wręcz przestępstwo. Dlaczego? Dlatego, że przez to, że oni próbują zawłaszczyć całą tą dziedzinę, potępiając wszystkich, wszystkich, którzy badają te zjawiska, którzy zastanawiają się i mają na ten temat jakiekolwiek teorie, przez to, że wyklucza się wszystkich, wszystkim się przypisuje etykietkę, że ci inni to sataniści, to lucyferianie, miejcie się na baczności, uważajcie, trzymajcie się od nich z dala. Ludzie są wówczas skazani tylko i wyłącznie na jedną interpretację. Kościół nadaje sobie monopol do interpretacji zjawisk tak zwanych nadprzyrodzonych. Przecież to tylko papież może określić, czy jakieś objawienie jest autentyczne, czy pochodzi od szatana, prawda? Podaję przykład, objawienie, tak? Ale ja mówię w tej chwili o całokształcie różnych zjawisk tak zwanych paranormalnych, które moim zdaniem powinny być badane przez naukowców przede wszystkim, a nie przez papieża. Bardzo mi się nie podoba ten nieobiektywny ton, zamiast ogólnie mówić, że ktoś tam doświadczył tego, a tego, takiego zjawiska. I po prostu badać, zastanawiać się, to tutaj z automatu potępia się wszystkich niekatolików, którzy czegokolwiek doświadczają. No bo jak Kościół katolicki zapatruje się na wszystkich ludzi na tym świecie, którzy doświadczają zjawisk tak zwanych paranormalnych? Od właśnie tego bardzo powszechnego near-death experience począwszy. Z punktu widzenia Kościoła katolickiego to wszystko to satanizm, to wszystko to demony, to ich robota, tak? No bo przecież według Kościoła katolickiego tylko w Kościele katolickim działa Duch Święty, tam jest tylko Bóg, Bóg się przecież wypowiada tylko ustami papieża. Cały kształt tych zjawisk jest udziałem wszystkich ludzi, bez względu na wyznanie czy fakt posiadania jakiegokolwiek wyznania. A Kościół sobie uzurpuje prawo do decydowania, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, albo co jest demoniczne z natury, czy pochodzenia demonicznego. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w ten sposób Kościół chce przywiązać do siebie. Interesuje cię życie po śmierci, martwisz się, co się stało z twoim dzieckiem, które na przykład zmarło, dziecko, które na przykład opłakujesz, martwisz się, jesteś na przykład matką, która właśnie straciła dziecko i naprawdę się zamartwiasz, co się z nim dzieje, co się dzieje z twoim dzieckiem. Każdy, kto stracił kogoś bliskiego, zadaje to sobie pytanie. Zadaj sobie to pytanie, co się dzieje z moim ukochanym zmarłym. Więc każdy zaczyna szukać. Każdy zaczyna się wtedy na ogół interesować. Wtedy tymi zjawiskami. Słucha różnych świadectw, na przykład osób, które przeżyły śmierć kliniczną, opowiadają. No ale tu za chwilę pojawia się głos Kościoła, który nam mówi, to jest demoniczne, to nie jest nasze, to nie nasza doktryna, to nie papież tak naucza. I czytamy, miejcie się na baczności, miejcie się na baczności. I ja w tym momencie przerwę to wideo, ponieważ w sumie jest ono za długie i troszeczkę może zbyt wielowątkowe, bo za chwilę się pojawią jeszcze kolejne wątki, więc przerwę w tym miejscu i wrócę, być może jutro lub pojutrze z ciągiem dalszym. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia wkrótce.